Zacząłem oglądać serial Upload. I tak jedna rzecz mi się skojarzyła na początku, że to, co tam pokazują, bardzo podobne mi się wydaje, pokrewne albo tożsame z tym, co może się nam przytrafiać w świadomych snach. Także pod kątem świadomego śnienia bardzo fajnie, że na ten serial teraz trafiłem. A dalej teraz mi się tak kojarzy, trochę rozmyśla na temat od długiego czasu bardzo ważnego tematu tak zwanej sztucznej inteligencji. Tego, co jest tworzone w komputerach, w świecie komputerów i w internecie. To wszystko jest połączone w internecie. No i cóż. Od dawna już wiemy, że ludzie, którzy te programy stworzyli, samo uczące się, samo doskonalące, stracili orientację nawet w dużym stopniu często, co tam się dzieje w tym programie. Dajemy dane wejściowe różne, zachowania ludzi, dane różne, takie dane cyfrowe, obrazy, dźwięki, zapytania, polecenia. W tym programie coś się dzieje i mamy na wyjściu wynik różnej postaci. I są zadowoleni z tego wyniku. Program robi to, co oni by tam chcieli, nawet lepiej. Ale już jak ten program to robi, to na ogół już nawet w dużym stopniu nie wiedzą, co tam się dzieje i nawet nie mają możliwości się dowiedzieć, bo to już dawno było w tych mikroprocesorach, pamięciach się tam wszystko poprzemieszczało i przepadło. Mamy tylko wynik wyjściowy. Ja od dawna, a teraz coraz bardziej się tak wewnętrznie utwierdzam w tym, że to, co się tam dzieje w tych mikroprocesorach, to nie jest inteligencja. Że to są procesy, które się dzieją są algorytmy cyfrowe czysto, które coś tam przeliczają, obliczają, co później się odwzorowuje jako obrazy, dźwięki, jakieś dane, ale cały czas jest to doskonała forma wyłącznie martwych w sensie takim biologicznym i świadomości, że to jest kompletnie martwe. To jest cyfrowe, to jest bardzo doskonałe. To nam wrażenie sprawia iluzji świadomości, iluzji inteligencji. Inteligencja jest myślona z mocą obliczeniową w tym przypadku często. Doskonałość rozpoznawania emocjonalnego, w cudzysłowie reagowania na emocje, jest mylona z doskonałością ilości danych zebranych na podstawie tego, jak ludzie reagują i później wypluwania przez ten system wynikowej reakcji na czyjeś zachowanie, która udaje inteligencję, która udaje prawdziwą emocjonalność człowieka, duchowość, ale to jest cały czas sztuczny algorytm, wyłącznie martwy, martwy. Słynny film, jeden ze słynnych filmów na ten temat, Her, ona, nie ten Her, włosy, co był tam z ery hipisów, tylko Her, sprzed kilku lat, 2013 roku chyba film. W miarę współczesna sceneria,
człowiek pracuje w biurze, mają takie małe kieszonkowe komputerotelefoniki komórkowe, które się z centralnym mózgiem kontaktują. No i ten mózg imituje tam różne osoby, osobowości. I ludzie mają z tym interakcję, wydaje im się, ze żywymi osobami. Następny taki film bardzo ważny, moim zdaniem, w tej dziedzinie, no to jest Transcendence, gdzie naukowca świadomość niby przenoszą do świata cyfrowego, do internetu, do komputerów. No i później jest kolejny ten wątek, że jego wcielają w jakieś ciało. Zdaje się, tak ten film dalej się rozwija. A teraz ten film Upload. Więc ja mam przekonanie, że jednak to, co ludzie próbują robić w komputerach, to jest zupełnie co innego niż nasza duchowa świadomość. Że nie jesteśmy w stanie stworzyć, że nie jesteśmy w stanie stworzyć takiej świadomości człowieka, czy cząstki świadomości, zależy jak to tam jest naprawdę zorganizowane. Że jesteśmy w stanie tylko zbierać dane, robić różne algorytmy i robić doskonałą iluzję hollywoodzką takiego życia prawdziwego. Nie stworzymy tego ducha, tej świadomości. No jelki-palki, no dawajcie. Proszę. A właśnie, jaki może być. Jaki ja przewiduję w związku z tym, jeśli tak rzeczywiście jest, jaki ja przewiduję dalszy rozwój tej całej technologii, że w jakiś sposób dzięki temu, dzięki rozwojowi tych technologii, uzyskamy możliwość naprawdę kontaktowania się z niematerialnymi bytami, świadomością, może duchami ludzi, może duszami, może trudno powiedzieć, jak to jest naprawdę zorganizowane. Typu na przykład, no przyjmijmy, że jest tak, że są duchy ludzi, dusze, które po śmierci gdzieś tam błądzą, na przykład tak jak w Tybecie się uważa, przez jakiś czas ta świadomość tam funkcjonuje, no i my z takim duchem się kontaktujemy. И такой вопрос, кому верить? Верить никому нельзя, только мне можно. Хорошо. Значит, да. Więc, że będzie przy pomocy technologii możliwość skontaktowania się z tymi bytami, że to, że nie, że też, że nie ma się co obawiać tej sztucznej inteligencji, że my stworzymy jakieś twory. Nie wyobraża mi się, żebyśmy mogli stworzyć świadomość. Natomiast następny etap, który można powiedzieć, nie zawiera w sobie takiego niebezpieczeństwa, że jakiś tam twór cyfrowy powstanie i on nami zawładnie, to tym następnym etapem, moim zdaniem, może być coś takiego, że właśnie z tymi duchami, z jakąś świadomością, być może wyższą, 10 poziomów wyższą, być może z jakimiś istotami z innych wymiarów, ludźmi, nie ludźmi, że będzie można się kontaktować i my, nie mając tych możliwości, za pomocą tej technologii, będziemy mogli się z nimi porozumiewać przy pomocy słów, języka, przy pomocy obrazów, przy pomocy być może wszystkich doznań zmysłowych, jak dotyk, ciepło, węch, smak. A być może bezpośrednio myślami będziemy mogli się z nimi kontaktować przy pomocy tej technologii. Za pomocą tej technologii, nie będąc jeszcze w stanie samemu w ten sposób się z tymi innymi bytami kontaktować. Więc to będzie taki nasz
pośrednik, telefon, wideotelefon wielozmysłowy do porozumiewania się z duchami, duszami zmarłych, niezmarłych, z innych wymiarów ludzi, istot niematerialnych, które podobno gdzieś tam jakoś funkcjonują. No, судя по тому, что вы сказали, и я думаю, что вы правы, проблемы еще целиком далеко не решены. No to tak. A tymczasem mam do pooglądania kolejne odcinki serialu Upload. Upload, tak, Upload. Но это вопрос времени. Самые острые, я думаю, все-таки уже закрыты. Но это время какое-то нужно, конечно, на то, чтобы раскручивать соответствующие отрасли производства. И Министерство промышленности сейчас активно этим занимается.